Witam, cześć moi drodzy. Kiano Gaming z tej strony. Oj, zaraz mnie weźmie na psikanie. Już 10 minut czekałem, mam takie ataki. Właściwie tak, bo jadłem naleśnika. I mam potem takie ataki nie kataru, tylko psikania przez 10 minut. Jestem uczulony chyba na coś tam. Na pewno jestem uczulony na coś tam od tego. Tak samo jak z gum do rzucia. Nieważne. Dobra, przeszło mi. Mogę jechać. Dzisiaj pomówimy sobie, już mówiłem wiele razy w moich vlogach, jadę i gadam o cenach, ale dzisiaj wam pokażę, bo też widzę, że parę osób nowych pyta się e-mailem i wysyła, gdzie szukać posiadłości, gdzie szukać pracy. Ja zawsze staram się odpowiadać. Tak, no to jest prosta sprawa. No, w Irlandii Daft, Dada i E. I gdzie szukać pracy, no to Indeed na przykład, no wiadomo, że każdy mógłby sobie wpisać w Google, nie, bo to są często takie odpowiedzi, są ludzi, no ale jak ktoś pyta, no to daje mu konkretną odpowiedź, a nie, że można sobie w Google wystukać. Teoretycznie, jak ostatnio ktoś się pytał, gdzie pracy szukać, to też wystukałem w Google, bo już dawno pracy nie szukałem, ale kojarzę tak właśnie te Indeed, czy Jobs Island, czy coś innego, no ale jeśli chodzi o mieszkania, no to adekwatnie trzeba odpowiedzieć, że Daft, Dada i ktoś może powiedzieć, tam jeszcze inne są ten, ale Daft IE jest główną stroną, właściwie to jest strona, która kontroluje market. Ona też, z tego co czytałem, że ona ma powiązania, grube powiązania z landlordami, znaczy landlordami z rządem. Strona, portal, który właściwie kontroluje ceny tych nieruchomości, tak? Wynajem, kupno, sprzedaż, to jest Daft Dada IE, to sobie dzisiaj przeglądniemy. Ja już sobie popatrzyłem, no tragicznie to wygląda. Tragicznie, jakim względem, wiecie, no. Ja nie będę cynikiem, hipokrytą. Mi teoretycznie to jest na rękę. Akurat my myślimy o wynajmie naszego. No, my mamy swoje, kredyt. My kupiliśmy, mówiłem to już wiele razy, tak, ja nie jestem zadowolony z mojego miejsca, gdzie ja mieszkam. Ja mieszkam prawie w centrum, ale nie jestem, nie jest to... To nie chodzi, że jest źle tutaj, tak? Tylko no, to nie mam takiego odczucia tutaj. Po prostu ja kupiłem, bo bym był bezdomny. Byłem zmuszony coś kupić, bo po prostu byłbym bezdomny. Więc to trochę tak głupio zabrzmi. Zmuszony byłem coś kupić, bo bym był bezdomny. No ale tak było. Ja miałem operację, straciliśmy nasze mieszkanie, które bardzo tanio wynajmowaliśmy, a to było tak w sens taki, że wynajmowałem to mieszkanie już sporo lat, landlord mówił mi, Bart, bardzo fajny landlord, niestety chyba zmarł już, a czy na pewno. I będziesz tu mieszkał zawsze, no bo ja w miarę tam, wiecie, wszystko sobie sam ogarniałem, już nie mówię o jakichś tam żarówkach, ale jakieś tam trzeba było zrobić jakieś płytki, to sobie sam robiłem, sam malowałem, a wcześniej miał doświadczenie złe z ludźmi, cały czas mu dzwonili o jakieś pierdoły, więc był ze mnie bardzo zadowolony. Ja płaciłem 700 euro, moi drodzy, na Applewoodzie, dzisiaj to sobie patrzymy na to, za 700 euro płaciłem, na Lincoln Hall mieszkałem, parę osób z was kojarzy pewnie, tam Applewood to jest polski, to jest Greenpoint irlandzki. Nie wiem, czemu Applewood ma złą renomę. No pewnie dlatego, że to jest dużo emigrantów, ale to w sensie emigrantów takich we mnie pozytywnych, czyli polska etycera. Mi się tam bardzo dobrze żyło, ja bym tam wrócił sędzią. To Applewood. Applewood to jest najbardziej na północ Dublina, Swords. Bardzo fajnie. Mieszkałem tam, wiecie, może tak mówię, tu gdzie ja teraz mieszkam, uważany jest za niezbyt bezpieczną dzielnicę. Ja już jestem zaznajomiony z tym wcześniej, bo spędzałem tu wiele czasu kiedyś. I tak, jest właśnie messy area, w sensie, no, widzi się dziwne rzeczy, ale to jest bezpieczna. To jest bezpieczny rejon, tutaj nic ci się nie stanie, jak nie szukasz problemu, tak? Na Applewood ja miałem dwa morderstwa w pierwszym miesiącu przed moim oknem, moi drodzy. I tam, jak wjeżdżałem, to była strzelanina, już o tym mówiłem wiele razy, więc to nie jest tak do końca. Ale było spokój, ale był spokój pod względem, że było czysto, właśnie na obrót. Coś właśnie mogło stać, ale... Mogło, nie mogło, no to też tak, wiecie, mówię. No ja bym tam wrócił sędzią, wymieniłbym się. Ale było czysto, tak? Było czysto i w nocy nie miałem hałasów. Tu mieszkałem, gdzie ja tu mieszkam. To właśnie mi najbardziej przeszkadza, że szczególnie ktoś, kto pracuje na bardzo rano, pomimo, że ja mieszkam praktycznie na penthouse, na górze, tak? Mam duże mieszkanie. To mam ładny widok, to na pewno, i ogród, i tam ochronę, wszystko to jest ładne, ale jest głośno, moi drodzy, kuźwa, przychodzi godzina, druga, trzecia w nocy, przyjdzie baran jakiś naker
i drze ryjsko, moi drodzy. I to nie jest tak, że raz się stanie. Czasami jest spokój tydzień, czasami co w noc, albo ktoś przyjedzie na jakimś motorze, albo na tych nielegalnych motorach, albo drą się, jakieś kłótnie. Naprawdę nieprzespane noce ma to. To też jest powód, z którego chciałbym się stąd wynieść, tak? Jest po prostu bałagan, ale nie, że jest niebezpiecznie. My kupowaliśmy to w sensie inwestycji, nawet ten, co nas sprzedawał, property agent, powiedział: patrzcie, jako inwestycję, i to była świetna inwestycja. Nasze mieszkanie się samo spłaca, moi drodzy. Rata kredytu poszła po 3 latach tak w dół, że ja płacę, no grosze płacę za to, spłacam. Ja bym pokój mógł wynająć i jeszcze by mi zostawało, no minimalna chyba pensja bym jeszcze zostawała ze spłatą kredytu. Właściwie u mnie już na rejonie nie ma co wynajmować, a jest powód taki, że mieszkam obok DCU i obok mnie same budują się nowe budynki DCU studentów, tylko dla studentów, i to jest powód. To jest paradoks, bo u mnie na dzielni można kupić jeszcze tanie nieruchomości, ale wynajem jest bardzo drogi ze względu na studentów. I to się potwierdziło, ja to śledzę cały czas, nie ma u mnie żadnych faktycznie do wynajmu rzeczy, czyli wszystko poszło. I ostatnio było, moi drodzy, właśnie wspominam to mieszkanie w moim tutaj, w moim rejonie, w moim bloku. 2400 było mieszkanie, jeden pokój, moi drodzy, jeden pokój, 2400, to znaczy to jest w ogóle chore nawet teraz, znaczy chore, no spoko, jak mi ktoś da 1800 za moje, a myślę, że za tyle bym mógł wynająć, bo takie ceny były i one poszły, to biorę, oddaję to i tyle, wymaluję komuś i biorę i niech bierze. Ale 2400, ja o tym zapomniałem w ogóle kompletnie, to było gdzieś tak z 2 miesiące temu, 3 miesiące temu. Tylko pamiętam to właśnie, mówię, że tu chyba jakiś scam. Gadam, my mamy ochronę u nas i mamy caretakera 24/7. I rozmawiam z nim właśnie o tym, że kuźwa, weź tam pogadaj z tymi gośćmi, tam sąsiadami, bo nie mogę spać po nocach. I to, no i tam gadamy właśnie o tych rentach, nie? O tym wszystkim, jakie to jest tutaj, wiecie, chore, że jego syn się wyprowadził, to jest Irlandczyk, jego syn się wyprowadził daleko, w Finlandii, nawet nie wiem jaka miejscowość, ale daleko, bo tam może wynajmować za 800, ale kompletnie za dupie. I właśnie mówi: ty, słuchaj, ale tutaj wynajęli, byłem nie tak dawno, mieszkanie za 2400, uwierzysz w to, jednopokojowe. I właśnie sobie przypomniałem, ty, rzeczywiście było takie nadawcze i to myślałem, że to jest scam. Nie, za 2400 wynajęli, nie mogłem w to uwierzyć. No i tak się dzieje. Tutaj też moja żona kiedyś pracowała jeszcze w jakimś w takim innym miejscu, gdzie teraz pracuje, i była dziewczyna z Brazylii, która wynajmowała pokój za 900 euro naprzeciwko nas. No bo nie mogła, wiecie, tu chodzi, nie o to chodzi, że to jest tak. Irlandia, trzeba zaznaczyć, Irlandia jest teraz w boomie, bo UK wyszło z Unii Europejskiej i tu się rozchodzi od studentów i tak samo o emigrantów, bo jak ktoś chce lecieć do anglojęzycznego kraju, czyli jak ktoś chce się uczyć angielskiego i ma angielski, no to nie, tam gdzie się mówi po angielsku, tak? No i wybiera Irlandię, bo jest, wiadomo, w Unii Europejskiej, jest najłatwiej tu się ogarnąć i dlatego to dobija też te ceny nieruchomości, właśnie migracja. I to widać, w ogóle wzrosty o 300% paszportów. Moja żona czekała na obywatelstwo irlandzkie chyba 2 lata, tak? Przedłużyło się przez to. Ja jak dostawałem parę lat temu, już 6 lat temu, to czy 7, to czekałem chyba 9 miesięcy. No więc jest zainteresowanie o 300% skoczyło. Dobra, przejdźmy sobie już do omawiania. No to takie wandałem mój background. Ci, co mnie oglądają, to znają na pewno, bo już powtarzałem to wiele razy, ale pewnie będzie tutaj jakieś większe zainteresowanie, bo dam jakiś thumbnail, który przyciągnie może, mam nadzieję, oglądaczy. I powtarzam, to nie jest też jakieś straszenie. Ja tu staram się pokazać, jak jest, tak? Trzeba zaznaczyć. Ja znam ludzi, oczywiście, którzy wynajmują na starym rejonie, gdzie mieszkałem, ciągle wynajmują i płacą na przykład 1000 euro ciągle, tak? Czy 1100, 1200, no to teraz brzmi mało. Kiedyś to były ogromne ceny, ale oni już tu mieszkają, rozumiecie? Jak landlord im powie do widzenia, to ten landlord wynajmie to mieszkanie za 1600, tak? I tutaj się skupimy, już nie będę przekraczał sumy, zaznaczę sumę maksymalną 1500 euro, tak? Już nie będę chyba wybierał jeden pokój czy dwa. 1500 euro, żebyście nie myśleli, jakbym dał 2000, to będzie więcej tych, wiadomo, mieszkań, ale no, skupmy się na 1500 euro, czyli tyle, ile zarobicie minimum
minimalną stawkę, tak? Tam minimalna stawka plus minus wasz tax to będzie 1300-1500, zależy jaki macie tax miesięczny. Tu też się miesięczny nie podaje, chociaż ja teraz podaję, to jest bezsensowne, bo się tygodniowo zarabia. Ale żeby przybliżyć, to wam mówię miesięcznie. Więc zaznaczę sobie limit 1500, tak? Obojętnie jeden czy dwa pokoje. I od razu zaznaczam, że to też nie jest tak, bo jestem doświadczony w tym, mieszkałem w wielu miejscach, wynajmowałem wiele miejsc, tak? I wynajmowałem w miejsca, które kiedyś nie było problemu wynająć, a i tak był problem. W tym sensie, że jak widzicie jakieś ogłoszenie, na przykład tanie, 1300 euro, to musicie wybić sobie z tej głowy, że tylko wy szukacie tego, że wszystko krąży obok was. Nie. Wy jak zadzwonicie, to już wam powie property agent, że albo jest zajęte, albo już jest wynajęte, albo jesteście w kolejce na oglądanie. Jeszcze szczególnie w tym covidowych czasach, moi drodzy. I tu jeszcze pójdzie w górę, bo jak COVID kompletnie zniknie, to się dopiero zacznie zjazd studentów. Więc zawsze trzeba to brać pod uwagę, że nie tylko wy jesteście, tylko są inni. Ja się też to przypomniałem sobie to, kiedy ja szukałem domu, nieruchomości do kupienia. Było coś fajnego, śledziłem, wiadomo, jak jesteście na, macie ten kredyt, szukacie i od razu coś widzicie, coś świeżego wychodzi, dzwonicie, no i już, kurde, ogłoszenie jest może 2 godziny, a już babka mówi, o, już mamy wypełnione na ten tydzień oglądanie, czy tam na parę dni, dopiero tam na tą datę możesz przyjść i oglądać mieszkanie, no mój kuźwa. Więc dlatego jest dużo oglądających, ceny też są podbijane, tak, czyli jak jest cena wynajmu taka, no ale się zgłosi paru, zależy mi, no to ja mówię, dobra, dam 1300, na przykład jest mieszkanie za 1200 jakimś cudem, ale ktoś powie, dobra, dam 1300, się będą przebijali. Ja jako landlord, który kiedyś będę wynajmował, tak samo, wiecie, no, jak mi ktoś da więcej, to dam temu, co da więcej, nie? Proste, wiecie, tu też jest taki hejt, to wszystko zależy, gdzie siedzicie, wiecie, jak jesteście wynajmującymi i chcecie żyć w Irlandii, was to wkurza, ale wspomnijcie moje słowa, że kupicie coś swojego, a la kredyt, tak, czyli ja mówię swoje, ale to zawsze z banku, to wam się zmienia perspektywa i ja to zobaczyłem u znajomych, ja to zobaczyłem u siebie, tak, że się wam zmienia perspektywa, bo wiecie, że to jest wasza inwestycja, wiecie, że możecie kiedyś wrócić, wiecie, że możecie to wynająć, wiecie, że możecie zrobić remortgage, więc uwierzcie teraz, jak ktoś będzie rzucał kapciem w moją mordę, że tam pierdzielę, to uwierzcie mi, zmieni wam się perspektywa, kiedy już kupicie coś swojego, tak? W Polsce, w ogóle, jak jesteście w Polsce, to jest ta sama sytuacja, bo wtedy wam będzie na rękę, jak ktoś idzie do góry, no bo rata kredytu spadnie, jak wam się skończy fixed term, możecie wynająć pokój, możecie zrobić remortgage, ogólnie zostają nieruchomości, nieruchomość wam się sama spłaca, moi drodzy. Mi mortgage spadł po 3 latach, na podpisaniu nowego kredytu, znaczy nowego fixed term, czyli stałej stawki na kolejne lata, spadł mi o 100 euro. Czyli rozumiecie, o 100 euro, a moje prediction po 3 latach, czyli macie, dostajecie pokazane, ile będziecie płacić raty, było o 80 euro więcej. Czyli nie dość, że ja miałem, tak jak kupowałem w 2017, czy 18, 17, 18, nie pamiętam, to zawsze długo trwa, no 17 chyba, to dostajecie tą listę przez tam 30 lat, czy ile lat sobie dacie kredyt i pokazuję wam, ile będziecie ile wasza rata będzie prediction na przykład tam za po tej spłacie kredytu. No to mieliśmy 80 euro więcej płacić, tak? No ale że to się tak stało, wszystko poszło tak do góry, że nie to, że płacimy mniej i to dużo, to no to właśnie płacimy mniej, że nie, że dużo, tylko że jeszcze mniej płacimy, więc teoretycznie mieszkanie się samo spłaca. No poszła jego wartość, mojej nieruchomości poszła wartość między 30 a 40 tysięcy do góry, tak? Czyli property agent, który nam to tutaj kupował, wiedział, tak? Że tutaj będzie to przysłowiowe metro za niedługo, tu sklepy, no i tak się robi. Budą się sklepy, budą się nowe budynki, nowe linie autobusowe, etc. No to też jest ważne w Irlandii. Nie wiem, czy tak w Polsce też tak samo. Tutaj jak powstanie Lidl na przykład obok, czy sklep, to zaraz DAFT procent pokazuje do góry, bo jest Lidl obok. Dobra. To już po wstępie długim. Przejdźmy do omówienia tego tematu. Ja już robiłem pokoje. Nie skupiamy się tu na pokojach, bo już mówiłem o pokojach. DAFT E będzie link. Wszyscy oglądacze z Irlandii dobrze znają tą stronę. Na pewno dobrze. To jest taka wyrocznia. To jest czasami płacz i radość. Zależy, gdzie siedzicie i gdzie jesteście, tak? Rent. Aha, i teraz też zaznaczę, bo ktoś mi mówi zawsze o że Dublin pokazuje. Tak, pokazuje Dublin, bo tu mieszkam, ale wszystko do
do 50 km dookoła Dublina, a nawet więcej, jest tragedia. Nawet zauważyłem, pokażę wam, że Balbriggan, które jest County Dublin, czyli jest północ, 20 km jest od Dublina na północy, kiedyś było bardzo tanie, nawet Drogheda trochę dalej, ma teraz droższe ceny. Nie wiem, co się stało z Balbriggan, czy Blackbriggan, jak niektórzy to nazywają, Irlandczycy, które też nie ma dobrej renomy. Tam teraz walą wszystkich migrantów tam. Oczywiście, że są różne rejony Balbriggan, mam dużo znajomych i bronią tego. Tak, ja w to uwierzę, ale Balbriggan też ma swoją renomę, ale wynajmy i kupno jest tam teraz cholernie drogie, porównywalne do Dublina. Więc dlatego ja się skupiam na Dublinie. Jasne, możecie mieszkać, kurde, 120, możecie mieszkać w Longford. Longford ma też złą renomę, bo tam jest kolebka Travelersów. Jeśli wiecie, o co chodzi, to wiecie. Więc tam są mieszkania, ale no gdzieś trzeba jakąś perspektywę mieć. Ja patrzę na, jak ja przylatywałem na ślepo do Irlandii. Nie znałem nikogo, wybrałem Dublin. Ktoś może przylecieć rzeczywiście. Jak ktoś nie ma nic, nie ma jakichś perspektyw, może chce pracować, znaczy nie ma perspektyw jakiegoś wielkiego, na początku przynajmniej, rozwoju, jakiegoś IT, etc., to lećcie rzeczywiście, lećcie gdzieś w jakąś małą wioskę w środku Irlandii, Athlone, może jak możecie pracować w jakimś sklepie, w zwykłej pracy, jasne, i będziecie żyli. Ale no to ja mówię tutaj o Dublinie i okolicach, do 50 km. Dobra, rent. Zacznijmy od Dublina. Zaznaczamy. Tu też właśnie się coś zmieniło. Zrobi się to, co w Polsce, że studia są zaznaczane jako one bedroom. No to jest, poprzeglądałem sobie parę tych ogłoszeń, że pisze one bedroom, czyli jedna sypialnia. Bo u nas w Polsce się zawsze zaznacza salon jako pokój i macie na przykład mieszkanie dwupokojowe. Ja się złapałem na to, jak kiedyś chciałem kupić w Polsce mieszkanie. Że nie ma dwa pokoje, że nie dwa bedroomy, tylko jest pokój salon i drugi pokój, tylko że salon jest liczony w Polsce jako pokój. No ale jest to logiczne w sensie, szczególnie, że w Polsce jest kultura spania w dużym pokoju. No tutaj nie, chociaż się to zmienia. Teraz się zmieniło, już teraz za chwilę już wynajmują miejsce. Kiedyś było śmieszne, że miejsce pod, tak w Harry Potter, pod schodami mieszkał, to za chwilę to będą wynajmować. Dobra. Nie wybieramy bedroom, ile sypialni, tylko wybieramy cenę. Do 1500 powiedziałem, żeby obniżyć ten. No to te pierwsze tutaj, to na to nie patrzcie, bo to są jakieś reklamy, to są jakieś studenckie, jakieś pierdoły. Ja wam powiem, kiedy właśnie student house. I tak, student house i też pokój tam 260 na tydzień. Dobra, kiedy się zaczną normalne oferty. Studio, tutaj coś jest. Ale to też jeszcze są takie studio, macie 1300, ale to są właśnie, to jest centrum powiedzmy, ale zobaczmy. To są ścisłe centrum, no nawet nie ścisłe, i Chicor. No i Chicor to też nie jest, moja żona tam jajkiem dostała kiedyś, tam mieszka 1300 studio. No koncept studia rozumiecie, pokój. Łazienka. Ja studia robiłem. Zamieniałem między 2006 a 2010 zamieniałem domy trzypiętrowe na trzy studia. Czy zamieniałem? No ja się zajmowałem wentylacją, malowaniem, szpachlowaniem, ale nie robiłem ścian oczywiście i takich tam grubszych akcji, ale robiłem przy tym. Kolejna sprawa. Rathmines. To jest chyba za obok Blanchardstown, tak? O ile się nie mylę. Czyli też nie wschód. Zachód, sorry. A nie, no tak, sorry. Moja żona tam też mieszka. Moja żona mieszkała w wielu miejscach. Ale czemu mi się z Blanchardstown? Coś pomieszałem. Nie, to moja żona tam nie mieszkała. To jest południe. Też jest zasada, że południe Dublina zawsze było droższe. Chociaż tak, to teraz się też już odwróciło, skoro Balbriggan ma takie ceny. No i tutaj to kolejne jest chyba studio. Nie studio. To jest jednak spokojem. Ale patrzcie, jakie mieszkanie. Taka... Tutaj salon, no i tutaj to takie coś macie i łazienka. 1400. Dobra. Blessington Street. Ja tam chodzę, znacie mojego dentystę, mojego ortodontę, gdzie chodzę, to te nagrania są właśnie tam. On jest na Blessington Road, Dublin 7, centrum. No nie będę pokazywał. Nie ma sensu. Co tu jest? Coś w Tala. Ale widzicie, to będzie chyba pokój. Room to rent. No. Właśnie. Z łazienką. Room to rent jest reklamowane, zauważyłem to, jako mieszkanie. Już tak walą, wiecie.
To jest pokój z łazienką, no ale jest pod mieszkaniem, 600 euro, Tala, teraz wiem, tak mówi, ktoś może mnie oglądać z Tali, ktoś może mnie oglądać z Ichikor, ale ja mówię o swoim rejonie też, że nie jest dobry. No nie są, to nie są dobre, w sensie nie mają dobrej renomy te. Możecie tam żyć 15 lat i możecie mi napisać, że jest zajebiście i ja wam uwierzę, bo ja też żyłem w różnych miejscach, gdzie ludzie narzekali, żyło mi się zajebiście, tak? Ale to są rejony z ogólnie, które nie słyną zbytnio jakoś tam dobrze. Tala jest trochę dalej od Dublina, on jest na południu, tam prawie przy Wicklow. Zaraz wam pokażę, że nie wiem czemu pokazuję to w centrum. Tu jest Tala, za Clondalkin. Tu mamy M50, która jest darmowa do tego miejsca, tu już trzeba płacić, więc M50 to jest piękna sprawa, czyli ja mieszkam tutaj, no, tu, w tym rejonie, no i tu do Tali to mam gdzieś tak pół godzinki, no 20 minut bez korków tą M50. Bardzo fajna droga, jedzie się prościutko, zresztą na moich nagraniach widzieliście wiele razy, więc pokój z 600 euro na Tala. No to też się zgadza do tego podejścia, kiedy ja wam mówię, że jeśli szukacie pokoju, to zaczynamy od 600 plus. Bo Tala to jest jednak Dublin, no ale nie centrum, ale Dublin. Tam jest fajne połączenie z Luasem. Luas to jest autobusami i Luasem. Luas to jest tramwaj, tak? Który jest akurat produkowany w Polsce. Te tramwaje. Co tutaj mamy? Jakieś 1100 domek wybudowany w ogrodzie u kogoś, tak? Tak, to jest taka się moda zrobiła. Irlandczycy zaczęli budować domki w jakichś swoich ogrodach. Gdzie to jest? To też jest pokazane. Oni tutaj pokazują agencję, a nie pokazują, gdzie to jest. Dobra. One bed 850 City West. No to City West, ja tam kupowałem monitor. Mamy tutaj Zatala, tak. To też jest trochę dalej. Mamy jeden pokój, no, tego, Clondalkin 1100, jednopokojowe, to jest jedna agencja, tutaj to jest pokój na pewno, tutaj to wszystko studia, no klitki, nie, tutaj mam Park West, czyli to już będzie jakiś normalny apartament, powiedzmy sobie, jeden pokój 1300, No dobra, bo tego będzie za dużo. Teraz pokażę wam rejony, gdzie ja na przykład mieszkałem w swoim życiu. Cabra. Cabra to jest Dublin 7, to już jest centrum, 10 minut na nogach. No to tutaj ceny za jeden bedroom się zaczynają. To jest studio. Tak, tutaj widzicie. Tutaj też studio. Za jeden bedroom się ceny zaczynają od 1100 wzwyż. Właściwie mamy tylko jedną stronę, więc tutaj to są te tańsze, to są studia. Więc 1100 wzwyż, tutaj jest 1450, ale to już jest, można powiedzieć, bardzo centrum. Dorset Street. Ile jest na naszym Dorsecie? Znaczy na moim Dorsecie, w którym przemieszkałem trochę. Jak się pisze Dorset Street? Dorset? Nie pamiętam. Nie przez A, do... Nie, chyba Dorset, albo przez 2. Nie. A może nie ma po prostu. Nie wiem jak się... Chyba nie ma. Poczekajcie. Jest tutaj mapa, jest. Gdzie jest Dublin? Jest Dublin. Gdzie jest Dorset Street? Fitzboro jest tutaj. A Dorset Street mamy... Tu. Tak? Drumcondra. Czemu ja byłem Dorset Street? Ja mieszkam na Drumcondrze. Obok Croke Parku. A skąd mi się Dorset Street wzięło? Ja mieszkałem na Dorset Street, ale co to jest Dorset Street? Russell Avenue, tu mieszkałem. No dobra, to wpiszmy Drumcondra, nie Dorset Street. Co ja mieszkałem na Dorset Street? Co to jest Dorset Street? Nie wiem, skąd mi się dobrze wziął. Drumcondra mamy. Ile na Drumcondrze mamy do... No tu tak samo, ceny trochę wyższe nawet widać. Tutaj jednak trzeba liczyć minimum 1200, tak? Na Drumcondrze. Tutaj studio, ten Fairview. One bedroom 1200 wzwyż, tak powiedzmy.
gdzie jeszcze? Glasnevin mieszkałem. Glasnevin. Jeden bedroom. Zauważcie, że ja dałem limit 1500 euro, nie dałem limitu na łóżka. To wszystko są jeden bedroom, czyli jedna sypialnia i w połowę z tego to jest oszukane jeden bedroom, bo to są studia. To zwróćcie na to uwagę. I gdzie dwa, czyli w ogóle nie ma dwupokojowych, dwóch sypialniowych mieszkań, domów do 1500. Dobra, Glasnevin, tak widzimy, podobnie. 1200 powiedzmy, to ja rzucam te ceny tak uśredniam, bo to... tak jest. Powiedzmy sobie teraz Applewood. Jest coś na Applewood? Nie ma. Swords dajmy. Swords and Serenity. Dobra, Swords damy. No, Swords mamy. To nie wiem co to jest. To widziałem to już od paru tygodni. To jest coś... albo to jest pokój. Pewnie pokój. Właśnie, nie zwróciłem uwagi. No nie wiem, tu pokazuje, że dom, ale to... Znaczy, no z jednej strony Ray Cook to jest agencja, ale tu jest coś nie tak, to jest niemożliwe, no. Bo ktoś może zobaczyć... O, jest tutaj za 600... Nie, moi drodzy, to jest coś tutaj takich... takiego czegoś to nie było w najlepszych czasach Finlandii. No nie mogłeś wynająć nic za 600 euro, więc to jest jakiś... albo to jest scam, poczycie się pod agencję, albo coś niedomówienie, może nie wiem, może pokój, nie? Tu pisze one bed, ale no nie wiem, no bez sensu. Więc to tu jest coś nie tak. Tu będzie chodziło... Tak, tu chodzi o pokój. Oni to tak robią, ale to chodzi o pokój po prostu. 600 euro za pokój. Tu jest nawet pokazane zdjęcie tego pokoju. Znaczy to jest jeden bedroom, tak? No nie ma takiego domu chyba, jeden bedroom dom. To jest duży dom tutaj, jak widać. To jest za pokój 600 euro. Tutaj mamy Wickford Hall. Ja tam mieszkałem. Ja mieszkałem w Lincoln Hall, to jest obok. I tu jest właśnie to, co z żoną się zastanawialiśmy, że pokazałem jej tutaj perspektywę. I to jest cena możliwa, moi drodzy, bo moi znajomi tam wynajmują do teraz za 1100-1200. Tak powtarzam, tylko mieszkają już tam 10 lat. Ale to jest cena możliwa, to jest cena honorarna. Ja przypominam, w tym miejscu ja wynajmowałem, no 10 minut dalej, obok bloku wynajmowałem za 700 euro kiedyś. Bardzo lubię to miejsce. Tu już widać, tu się dawniej skończył, tam już dalej jest, nic nie ma. Tam jeżdża tu mechanika mojego. I to jest ciekawe, ja to pokazywałem mojej żonie. Ona, identyczne te mieszkania wyglądają, właśnie my mieszkaliśmy w takim. Te same półki, wszędzie jest to samo. I duża wilgoć oczywiście. I tak mówiłem z moją żoną, patrz kurde, ja bym tam wrócił, 1400, nie? No to jakaś dziwna ta suma, 1400, no i jak ja bym wynajął moje za 1800, bym wynajął, minus wiadomo, trzeba sobie podjąć podatki, trzeba sobie odjąć to, co agencja bierze dla siebie, bo to jest wiadome. No ubezpieczenia wszystkie mam, więc nie potrzebowałbym ubezpieczenia landlorda, bo mam na ubezpieczenie, mam na content, więc ja tak też jak to płacę jako właściciel. No to jeszcze by mi zostały, właściwie by mi się prawie spłacał, jakbym wynajął za taką cenę 1800, tak, a za taką bym mógł wynająć moje tutaj, to by mi zostawało, jeszcze by mi się praktycznie spłacał mój kredyt, więc to jest, no nie całkowicie, nie przesadą, nie wiem ile agencja dokładnie bierze sobie od wynajmu, tak, miesięczny opłat za ogarnianie tego, ale no by mi zostawało, moi drodzy, tak, zostawałoby mi jeszcze. Więc teoretycznie, jak to, co wam mówiłem na początku, że ktoś wynajął za 2400, to bym, nie to, żeby mi spłacał się kredyt, to jeszcze by mi zostawało, tak? Oczywiście to jest takie gadanie, wiecie, to jest takie prediction, bo nie wiadomo, czy to mieszkanie w ogóle jest już do wynajęcia, nie wiadomo, czy to jest scam, czy to jest, znaczy, no powiedzmy, że no nie jest aż tak, nie ma aż tak dużo już tych scamów, tak? Tych oszustw, ale tak mówię, no to mieszkanie może być już wynajęte, tak? I może go nie być. Tutaj ktoś też, to też sprawdzałem, jest gdzieś taka dobudówka, tak? Nie dobudówka, tylko to jest trochę dalej. A nie, to inne mi chodziło, to jest ciągle, tak, nie, to jest, sorry, to jest ciągle source i nawet fajna lokalizacja. Ale zwróćcie uwagę, wszyscy ci, co mnie oglądają, to znaczy, co mieszkają w Irlandii, to wiedzą, jak source jest duże, to jest, tam jest dużo Polaków, więc ja wpisując 1500, zero filtrów, czyli obojętnie co, wyświetla mi się tylko
3 miejsca do wynajmu. Tutaj 600 euro to jest pokój. Moi drodzy, Source to jest północny rejon Dublina, to jest ogromny rejon, to jest najwięcej aglomeracji, która pracuje głównie tam na lotnisku, to jest duża aglomeracja ludzi, to jest, no duża to jest po prostu, tak? I jest tylko 3 oferty. Dajmy sobie, nie wiem, 2000. No to 2000 już się, popatrzcie się, już się pokazują. 1600, 2 bedy, 1 bathroom. Tutaj, no to patrzcie, 2000 to już macie do wyboru i też niedużo, popatrzcie ile. Tylko parę ofert. Damy sobie 2500. No, no to już jest trochę więcej, tak? Chociaż też tego dużo nie ma. No, no, no to jest właśnie przykład, że tu nawet nie chodzi o to, o ceny, tylko że tych nieruchomości nie ma, moi drodzy, nie ma. Co jeszcze? No sprawdźmy mój tutaj rejon. Santry. Powiedzmy sobie. No nic nie ma za 1500. To są... tu coś jest, ale to wygląda... To jest student villa. Czyli dla studentów. A to też to wygląda jakby dla studentów, ale chyba nie. To jest chyba jednak studio, ale studio. Ale ładnie zrobione studio. No to takie coś jest studio, ale... Powiem wam, to jak miałbym wynajmować studio w centrum, za jakieś pieniądze, a Santry, no to Santry jest piękne. Whitehall to jest... O, no to Whitehall to jest, na Drumcondre się jedzie. Ja tam jeżdżę na pocztę. To jest bardzo dobry rejon. Bardzo fajny rejon. No to macie autobusem max 10 minut do samego centrum. Masę autobusów, masę wszystkiego. To już wolałbym to studio wynająć. Ale tu dwa łóżka. No to jest nawet taka... Ale to coś jakoś dziwnie wygląda, moi drodzy. Letting department... Nie wiem. Immediately. Internet included... No, to takie coś. No to tu jeszcze... Wiecie, to wszystko takie brzmi... Wow! To jest tak drogo, no ale to też jest jakieś ten... dziwne, ale to jakbym miał wynajmować studio w centrum, bo Santry to jest... lepsze niż centrum teoretycznie, bo Santry macie autobusów tyle. No widzicie, też ofert nie ma żadnych tutaj. Co tutaj mam? Ballymun. Nie, Balbriga miałem wam pokazać, ale dobra, nie będzie też Ballymun. Nie ma nic. Jedno. Jakiś ten... I to jest Santry też, no bo to tak jak ja mieszkam na przełomie Santry, a Ballymun. 2000. Tragedia. No i to są te rejony tutaj właśnie, Avenue. To są rejony, tak dokładnie, tu to są rejony, gdzie ja właśnie tutaj mieszkam. To są rejony, tu jest DCU, moi drodzy. Gdzie jest DCU? Tu jest taki park, College Park, tu jest DCU i tutaj wszystko od Ballymun, tutaj tu to są te student villa, studenckie miejsca i dlatego one są drogie, bo to studenci wynajmują, tak? Te wille studenckie w sumie teoretycznie nieraz kosztują drożej te pokoje, te łóżka niż wynajem, a zatem studenci wolą sobie wynająć sami dom, dostać jeszcze dodatek, bo z tego dostajecie dodatek, możecie dostać jakieś tam dopłaty i sami sobie ustalacie zasady, wiecie, sami kontrolujecie wszystko niż tam w tym willi studenckiej. Willi studenckie mi się kojarzy, to jest tak jak macie, wiecie, bogatych rodziców, bogatą rodzinę, która wam po prostu tam opłaci, ma to gdzieś, tam macie życie i tyle. Jest to fajnie zorganizowane, bo ja widzę jak to wygląda, że to jest typowo dla studentów, są jakieś te internety, miejsca pokoje, tak, są siłownie, są na dachu, mają jakieś tam różne ekscesy, sklepiki, no to jest tak przygotowane dla studentów, ale jednak to jest co innego niż private renting. Dobra, to jeszcze Balbrigham wam pokażę. Dobrze wpisałem Balbrigham, powinno się wyświetlić. Ballbridge. Bo... Ballbrigham tutaj jest, Ballbrigham.
przez jedno L. No, Balbrigan, jedna. 1400, moi drodzy, Balbrigan. Wiecie, Balbrigan to było kiedyś, pokażę wam. Ja pamiętam 10 lat temu, to było najtańsze do mieszkania. Tam wszyscy, tam, czy nie wszyscy, tam dużo osób uciekało, bo było, znaczy uciekało, no nie uciekało, teraz zaczęli uciekać, tak? Bo ze względu na ceny, ale tam było tanio. Widzicie, tu jest Balbrigan, tutaj macie Dublin, to jest gdzieś tak 20 minut, bo jest fajna, M1 jedziecie sobie do Dublina, to jest 20 minut drogi. I tutaj, patrzcie, Balbrigan, macie 1401 tylko do wynajmu, jeden pokój, jeden, to właściwie drożej niż w Dublinie. I to właśnie zauważyłem, bo mówiłem wam, że ja sprawdzałem sobie te ceny wcześniej przed nagraniem, jest drożej niż w Dublinie. I nawet nie przestawiłem ceny do 1500, tylko jest o maksimum 2000. Nie wiem, co się porobiło z tym Balbrigan. Dlaczego tam jest tak drogie, szczególnie, że Renome też ma taką średnią na jeża. Wiem, że tam dużo imigrantów teraz dają, z tego co mi Irlandczycy mówią, ale co to ma za wpływ na to? To ceny powinny spaść w dół, nie wiem. Teoretycznie Balbrigan to jest takie najbliższe miejsce od północ, od Dublina. Potem macie, jest Lusk, jest Rush, potem macie takie małe miejscowości, a Balbrigan to jest takie jedno z większych aglomeracji miejskich. To się jeszcze zalicza pod Dublin chyba, County Dublin. Potem macie Drogheda, jeszcze macie Skerries, Drogheda. Żeby wam uzmysłowić, co ja wam mówię teraz. Tu gdzieś mamy Lusk i Rush. Skerries mamy bliżej jednak. Lusk, Rush, Skerries, ale to są małe miejsce, mniejsze miejscowości, piękne. Skerries miałem nagrane z lata, byłem tu na plaży, pisaliście mi, że fajna mieścina. Tutaj są ceny holendarne, droższe niż w Lusku i w Rush i teoretycznie doszle, nie w Dublinie, ale to mówię o kupnie. Nie wiem, czemu Skerries jest tak droga, czy wiem, bo jest tam ładnie. To jest nadmorska mieścina. Balbrigan jest też nad morzem, moi drodzy. Teoretycznie, ale widzicie, to już jest duża aglomeracja, trochę większa, tak? Może przesadzam z duża, ale większa niż te małe. I potem jedziemy dalej, Drogheda, która jest bardzo popularna, a mój znajomy, znaczy znajomy Irlandczyk kiedyś tam, taki znajomy, że już nie pamiętam imienia, ale z nim pracowałem, to kupił sobie w Balbrigan, w Drogheadzie dom w 2011 za 60 tysięcy euro. Teraz ten dom pewnie jest warty 60, 70, coś takiego. Dwa pokoje małe, bo pamiętam, się go smiali, co to za dom? No ale tyle miał pieniędzy, tyle sobie kupił, stąd to pamiętam, że się inni śmiali z niego. Teraz jego dom jest pewnie warty minimum 200-250 tysięcy. No, kupił wtedy za tą cenę. Drogheda, bardzo ceniona sobie miejscowość, tak? Bardziej ceniona niż Balbrigan teoretycznie, bo Balbrigan właśnie ma... Tak jak mówią Irlandczycy, tam jest duże nasilenie, dlatego to nazywają Balbrigan, Blackbrigan, tam jest duże nasilenie mniejszości afrykańskiej, jest problemy, mają w niektórych częściach z gangami, to było też w telewizji, w gazetach w zeszłym roku, gdzie dom został spalony. Mojego znajomego siostra musiała się wyprowadzić stamtąd, miała swój dom, ale dobrze, że jej mąż, z tego co mi Irlandczyk, mój znajomy powiadał, jej mąż ma kuzyna, który pracował w nieruchomościach i właśnie wynajęli im za taką samą cenę miejsce, dom gdzieś indziej i po prostu pokryło to koszty ich kredytu i wynajmu, tylko się przeprowadzili, po prostu nie mogli żyć tam już więcej. I teraz jak ktoś mnie ogląda z Balbrigan, to sorry, nie obrażajcie się, ja rozumiem, że możecie być z dobrego rejonu Balbrigan i ja w to wierzę, ale taką ma renomę, tak? Przypominam, ja mieszkałem w różnych miejscach Cabra, no to tak, Dorset Street też nie była super, a Pelud też niezbyt dobrze mówią. Teraz, gdzie też mieszkam, to też tym bardziej nie mówią dobrze. I to nie jest tak, że może się komuś... Wiecie, możecie żyć w dobrym miejscu, nie, możecie żyć w złym miejscu, całe życie będziecie się cudownie czuli. Znaczy w złym miejscu, w renomie. Możecie żyć w fajnym miejscu, a możecie mieć zjebanych sąsiadów. I tak jak ja, w sensie mam zjebanych sąsiadów, nie pod tym względem, że mi coś robią, bo są kulturalni, fajni, ale po prostu jakaś taka cisza nocna, czy spokój, czy bałaganiarstwo, wiecie, to kosmos. No i to wam przykrzy trochę życie. Dobra, już będę kończył. No to takie przybliżenie, widzę, że tak chyba raz na pół roku robię takie filmy, ostatnio robiłem z pokojami, ostatnio robiłem z kupnem, wcześniej robiłem z pokojami, a teraz właśnie z mieszkaniami.
Nie wygląda, żeby się to poprawiało i nie będzie się to poprawiało, bo nie ma do tego powodów. Niektórzy twierdzą, że to musi pęknąć. No nie, bo jest nasycenie ciągle. Ludzie szukają. Ludzie szukają, więc jak to, wiecie, jakby ludzie nie szukali, ale szukają. Widzicie, że nie ma tych ofert. Teraz jest jeszcze gorsza sytuacja. Mówiłem to kiedyś w moim vlogu Jadę i Gadam z 2 tygodnie temu, kiedy w radio słuchałem przez to, że inwestorzy, którzy zainwestowali właśnie te 5 lat temu w tańsze jeszcze rzeczy, 5-7 lat temu zaczynają je teraz sprzedawać. Czyli kończy się rynek wynajmów, bo będzie coraz mniej, bo ludzie kupują. Ja to widzę w moim tutaj obrębie, ile jest sprzedawanych, ile sąsiadów gdzieś się wyprowadza, bo sprzedawane są. To widać. Po prostu inwestorzy, którzy kupili parę lat temu, teraz sprzedają, bo czują, że jest ten pik, że nie pójdzie do góry o dużo więcej, ale też nie spadnie, więc sprzedają. Jeszcze tam, gdzieś tam te, jak mieli kredyty, to też nie wiem, jakie tam są te uwarunkowania. Ja wiem, że już mógłbym sprzedać, musiałbym tam zapłacić coś dodatkowego. Więc to pogarsza rynek, bo ktoś sprzedając po prostu na własność, to mieszkanie nie będzie już do wynajmu, chyba że kupi inny inwestor pod wynajem, bo to tak się kręci czasami, więc to nie sprzyja. I jak się nie obrócicie, to tutaj po prostu w Irlandii, w Dublinie, cały czas jest źle pod tym względem. Przykład właśnie ten, co podawałem, że studenci tutaj walą, przykład drugi, że walą im ci, co chcą do kraju, gdzie się mówi po angielsku, tak? Zawsze chcę powiedzieć do Anglii. Po angielsku, który jest w Unii Europejskiej, bo wiadomo, że jak ktoś z Afryki, powiedzmy, chce lecieć do takiego kraju, mówi po angielsku, no to wybierze Irlandię, no bo jest łatwiej teraz się tu dostać. No i jesteście w Unii Europejskiej, tak? Dostajecie też zgodę na latanie, tak? Sobie po Unii. No moja żona była przykładem. Jak przyleciała do Irlandii jako studentka z Brazylii, to już jak mnie poznała, to już poznała tutaj 14 krajów Unii, bo mogła sobie latać. No teraz UK byście tak nie mieli. Więc to są dwa przykłady. Trzecie to jest, co już omawiałem wiele razy, że rządzący w Irlandii to są głównie landlordzi. Rządzący w sensie w rządzie, tak, osoby to są landlordzi, więc oni sobie nie chcą obniżać, to są ich biznesy, to są ich, kurde, pieniądze, więc dlaczego oni sobie mają obniżać? Kolejna sprawa, Dublin, szczególnie tutaj w tym wypadku Dublin, to jest taka aglomeracja korporacji, eBay, Google, Amazon, oni sobie sprowadzają ludzi z całego świata i tu jest przykład znajomych, rodziny z mojej żony, oni tutaj dwa przykłady mamy, gdzie sprowadzili sobie z Brazylii, i oni im opłacają, nie wiem czy w pełni, czy w połowie, opłacają im mieszkanie. Więc taka korporacja ma gdzieś, czy to mieszkanie kosztuje 2000, 3000 euro. Oni potrzebują specjalisty, oni go sprowadzają. Mamy tutaj właśnie od rodziny, od mojej żony, gdzie sprowadzili z dzieckiem i z żoną sobie sprowadził Amazon chyba, czy Google. I po prostu oni mu płacą. I za takie mieszkanko piękne, w takim fajnym właśnie rejonie Park West, w nowym budownictwie, super. Nie wiem, czy w pełni, czy tylko mu coś tam dopłacają, ale jednak skamy są, znaczy to nie są skamy, legalne skamy, a to się dzieje to samo w Polsce. Budowane jest, powiedzmy, osiedle nowych domów. No i ludzie się jarają, wiecie, są lista zapisów. Jest nawet mem, taka, nie mem, tylko taki filmik ośmieszający to. Idą ludzie, żeby się zapisać na listę, bo tu się zapisuje na tą listę, a tu, wiecie, przychodzi inwestor i kupuje wszystkie domy. Wszystkie, powiedzmy, 20 domów kupuje. Oczywiście, ten, kto już wcześniej, wiecie, ten deweloper, który już to wybudował, to ma to gdzieś. Sprzedaje wszystko temu inwestorowi. Co inwestor robi na drugi dzień? Wysprzedaje to samo, tylko o 100 tysięcy więcej. No i to jest fakt. Tutaj to prawo nie reguluje zbytnio tego i z tym nie będzie walczył, bo powtarzam, rządzący to są głównie landlordzi. Rządzący zrobili się, dorobili na właśnie własności ziem, mieszkań, więc czemu oni sobie to mają zmieniać? No. Dlatego właśnie na miesiącach też słuchałem audycji radiowej, gdzie właśnie był specjalista od tego. Podawał też te przykłady, co ja mówię, więc to nie tylko tak, że ja sobie to wymyślam z głowy, ale to też właśnie specjaliści tutaj od ekonomii etc. mówili. I podawał, że to jeszcze nie jest ten Celtic Tiger. Celtic Tiger jest określany na między 2000 rokiem a 2008, czyli do kryzysu, gdzie Irlandia, nieruchomości wskoczyły tak wysoko, że to było boom taki, tak? Potem to wszystko walnęło przy kryzysie, że to jeszcze może nie być szczyt tego, ale to może potrwać, taka sytuacja może potrwać do 10 lat i na razie nie widać światełka nawet w tunelu, tak powiedział. To zapamiętałem z tej rozmowy. No bo długo potrwa,
zanim te social housing zrobią. No, social housing to też jest chore trochę tutaj w Finlandii, ale już się na ten temat wypowiadałem, bo czasami naprawdę opłaca się być, nie być bycie, no opłaca się być, no bądźcie też, no tak, że ludzie żyją, że teraz się czeka na te domy też, czyli socjalne domy, które pokazywałem wam kiedyś osiedle za Dublinem, nowych domów socjalnych z fotowoltaiką, etc. Kiedyś się czekało 5 lat, a teraz słyszałem, że nawet do 10 lat i ludzie odpadają z listy, ale niektórzy, którzy dostali taki dom, po prostu mają lepsze życie niż ktoś, kto pracuje ciężko. Dostajesz dom, nie wywalą was z tego, płaci ci tam grosze za to i możecie zresztą tak tylko tu się nie żenią ludzie, bo matka samowychowująca dziecko dostaje się na tą listę, ma większe prawdopodobieństwo, że dostanie ten dom, ale to nie jest temat na ten odcinek, zresztą to już omawiałem kiedyś parę razy nawet. Ja się z wami żegnam. To jest po prostu, tak wygląda rynek. Chcecie czy nie, jak ktoś planuje tu przyjechać z rodziną, no to musi wynająć dom. Tak to będzie wyglądało, takie koszty. Wiadomo, jak przylecicie i macie robotę, jak jesteście jakimiś tam super specjalistami, będziecie zarabiać te 50 tysięcy na rok, no to te ceny was nie ruszą, moi drodzy. Ale jak jesteście zwykłymi jakimiś zjadaczami chleba, tak powiedzmy jak ja, i byście pracowali w normalnej pracy na początku, znaczy w normalnej pracy, zawsze to nawiasy, bo każda praca jest normalna, ale za jakąś tam mniejszą stawkę między 11 a 13 euro, to jedna wypłata wam pójdzie na wynajem. Oczywiście mówię o mieszkaniu, no ale dlatego mówię, że jak jesteście z dzieckiem, to nie wynajmujecie pokoju, tak? Jak jesteście para z dzieckiem, chociaż to się zdarza coraz bardziej, no ale to też nie jest życie. Dlatego trzeba pamiętać, że jak macie dziecko, to tutaj przedszkole jest płatne, tam się zaczynają od 800 euro plus, jest tam takie darmowe 3 godziny od któregoś tam roku, ale to chuje warte, wiecie. Więc jedna osoba odpada z pracy, dlatego to są te koszty. No i tutaj też pamiętam, przypominam, że te ceny, które tu widzicie, tak sobie możecie, mówicie, ktoś chce przyjechać, już mówicie po angielsku, możecie sobie napisać tam message, albo możecie sobie zadzwonić i się dowiedzieć, czy to jest w ogóle aktualne. I tak wam mówię, jest cena 1300, ale ludzie są w takiej sytuacji, że oni nawet betują ceny wynajmu. Ktoś chce wynająć, ktoś musi gdzieś mieszkać, ktoś jest pod progiem, ktoś nie może wrócić do Polski, musi gdzieś mieszkać, więc będzie płacił, będzie mu zostawało, będzie żył z miesiąca na miesiąc, ale musi po prostu mieszkać, więc tak to wygląda, taka sytuacja. Też stąd tyle jest powrotów do Polski. W Polsce jak macie swoje, czyli większość osób, które tu żyło parę lat, zaoszczędziło na dom, na mieszkanie, mając dzieci, no nie opłaca mi się nie opłaca mi się tutaj zostawać, ale ja osobiście, subiektywnie, ja nie mogę narzekać, mi się żyje ok, ale też nie mogę być cynikiem, nie mogę ominąć faktu, że inni mogą inaczej myśleć. I ja jestem tym symetrystą, gdzie widzę błędy, widzę, wiecie, jakieś tam minusy w każdym innym miejscu i podkreślam, każdy może żyć fajnie w Polsce, każdy może żyć fajnie w Dublinie, każdy może żyć poza Dublinem fajnie, każdy może żyć fajnie poza Warszawą. To jest wszystko indywidualne i zależy od waszego podejścia do życia, ale na pewno nie jest to, ta emigracja do Irlandii nie jest taka sama, jak była 15 lat, 16 lat temu, kiedy ja przylatywałem, bo mógł się tu każdy urządzić z rodziną, nawet teraz niestety tabelka jest tak wysoka, że może was na początku, szczególnie na początku, to cenowo zmiażdżyć. Pozdrawiam was. Cześć.